Osobisty przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła to najnowsza książka i nie jest to typowy przewodnik, ani nie jest to typowy chyba też reportaż, czego można byłoby się po panu spodziewać, a po tak wielu latach fascynacji i podróży do Czech, do Pragi, dopiero teraz zdecydował się pan na wydanie, można powiedzieć, takiej chyba prywatnej mapy po swoim ukochanym mieście. Co na tej mapie się znajduje? To jest książka, która jest bardziej taką książką o miłości do miasta i do ludzi. Oczywiście są te punkty, właśnie 60 punktów takich ulubionych Mariusza Szczygła. Mogłoby być 100 i nawet 160. Na razie jest 60. Ale wie pan, ta książka się wzięła ze zdenerwowania, bo już denerwowali mnie ludzie strasznie. Przepraszam bardzo państwa, że mnie tak państwo denerwowali, ale od kiedy się ukazała książka Gotland, ja zacząłem w ogóle pisać przy okazji Gotlandu o Pradze w różnych pismach kolorowych czy czarno-białych, to ciągle dostawałem pytania: panie Mariuszu, gdzie w Pradze pójść, gdzie nie ma turystów? Gdzie najlepiej mieszkać? Panie Mariuszu, jak dojechać tam? Nawet dostawałem pytania przez internet, jak gdzieś dojechać? Jakim tramwajem? Pomyślałem sobie, że skoro tyle razy w tej Pradze tak mnie coś uwiodło, poczułem jakieś uniesienie, albo chociaż taki moment, że po prostu, nie wiem, zobaczyłem coś, co mnie rozśmieszyło i postanowiłem zrobić właśnie mapę takich miejsc, gdzie ja miałem te swoje takie momenty, użyję, orgazmiczne pewnego rodzaju. Przy okazji oczywiście tego wydawnictwa należy nadmienić o fotografiach, fotografie Filipa Springera. Zdjęcie takie, można powiedzieć, nieoczywiste i właśnie o tą koncepcję też wizualną chciałem się zapytać, czy to było jakoś między panami ustalone, czy dał pan wolną rękę autorowi? To było tak, że Filip Springer, który jest znany ze swoich reportaży, a jeśli fotografuje, to lubi fotografować architekturę, domy, miejsca bardziej niż ludzi, powiedział, że on ma czas pojechać tylko w listopadzie. I przez chwilę sobie myślałem, zaraz, listopad, ojej, tam będzie brzydko. I natychmiast uświadomiłem sobie, że to jest najlepszy czas. Dlatego, że w listopadzie nie ma turystów aż tak wielu. Praga jest wtedy taka, już taka, bym powiedział, śniąco spokojna. Jest szansa na jakąś mglistość, na deszczowe chmury. I Filip, który właśnie lubi takie zdjęcia bez słońca, pomyślałem sobie, on zrobi bardzo dobre zdjęcia, a to pasuje do koncepcji, na którą państwa namawiam, żeby nie jeździć do Pragi latem, kiedy jest tak dużo turystów, bo lato, upał, słońce odbierają Pradze metafizykę. Ta moja Praga nie jest tak do końca złota, nie jest tak do końca turystyczna. Są tam takie kotwice trochę tego kiczu, czasami ze 3-4 miejsca są takie typowe, ale staram się prowadzić po miejscach, które są niezbyt tak często odwiedzane, a ja mam na ich temat coś do powiedzenia, albo poznałem ludzi związanych z tymi miejscami, albo po prostu jest tam taka historia, taka anegdota, że nie mogłem przed nią przejść obojętnie, a każdy Czech powie, że bez anegdoty i bez dowcipu nie ma życia i najlepiej by było, jakby wszystko zamieniało się w anegdotę. I to jest, Praga jest trochę dla mnie takim miastem, że jak tam jadę, to wszystko mi się zamienia w anegdotę. Czy to jest tak, że pan już ma jakieś takie czeski sposób myślenia i próbuje go tutaj jakby wcielić w życie, w naszej rzeczywistości? Jeśli tak, to czy to się udaje w ogóle? Trochę czy to jest tak, możliwe? Trochę tak. Wydaje mi się, że mam pewien taki dystans do świata, ale też i do siebie. Czesi, czy to na poziomie takim indywidualnym, czy też na poziomie w ogóle społecznym, bardzo lubią śmiać się z siebie, mówić o sobie autoironicznie i w tym jest, wie pan, taka jakby umiejętność zarządzania śmiechem na własny temat i zarządzania krytyką na własny temat, bo kiedy my będziemy mieli dystans do siebie, prawda, i będziemy umieli powiedzieć o sobie nawet złe rzeczy w jakiś taki fajny, dowcipny sposób, to już nam nikt nie zrobi krzywdy, prawda? Nikt nie może nas zranić, no bo to jest tak jak moja przyjaciółka, aktorka komediowa Zosia Czerwińska, świętej pamięci, zawsze mówiła: z dnia na dzień brzydnę coraz bardziej, o ile to w ogóle jeszcze jest możliwe. No i w tym już była taka autoironia, że nikt takiej osobie nie może zrobić krzywdy. To jest zarządzanie jakby właśnie krytyką
krytyką i śmiechem na własny temat. To jest typowo czeskie. Zosia była też troszkę czeska.